Może Cię zaskoczyć informacja o tym, ile pieniędzy wydano na niektóre z tych stadionów, a także o kosztach koniecznych do uczestnictwa w typowym meczu. W tym odcinku przedstawię Wam 10 najdroższych stadionów. Zapraszam Was również na mój drugi kanał. Tam prezentuję content, gdzie pokazuję się przed kamerą. Zajrzyjcie na odcinek wprowadzających, linka do niego macie w opisie i zdecydujecie, czy zostawić tam suba, czy też nie. Budowa tego olbrzyma kosztowała ponad 880 milionów złotych. To także jeden z najdroższych stadionów do odwiedzenia lub do pójścia w charakterze kibica. Jeżeli chcesz mieć dobre miejsce na wydarzenie na tym stadionie, musisz wydać kilkaset dolarów. Gdy do tego dodasz koszty za parking i za dojazd, nie powinno Cię zdziwić, że zabulisz 500 dolarów za jedno wydarzenie. Oczywiście za jedno z miejsc siedzących, ale nie mówię, że to będzie loża VIP. Allianz Arena. Ten stadion jest mniej więcej tego samego rozmiaru, co stadion z miejsca 8. Allianz Arena kosztowała nieco ponad 1,5 miliarda złotych i jest znana jako jedna z najdroższych tego typu. Jeżeli planujesz zobaczyć tutaj wydarzenie, powinieneś być przygotowany na wydatek sporej gotówki. Ogólnie rzecz biorąc, miejsca sprzedają się za 35 do 90 dolarów za bilet. W niektórych przypadkach oczywiście cena jest wyższa. Ten kolejny obiekt kosztował w przeliczeniu na polskie złotówki ponad 2 miliardy złotych. Za miejsce siedzące zapłacisz tutaj około 50 dolarów, chociaż istnieją pewnie tańsze opcje dla niektórych sekcji. Jeżeli planujesz parkować, weź ze sobą co najmniej kilka dodatkowych 20-dolarówek na pokrycie kosztów. Stadion mieści się w Toronto. Ten kolejny stadion kosztował niebagatelną sumę, 2,5 miliarda złotych. Koszt miejsca siedzącego jak u poprzednika. Należy jednak dodać pewną kwestię. Koszt 2,5 miliarda to jest koszt wybudowania stadionu. Można tutaj doliczyć jeszcze koszt 600 milionów euro za odnowę stadionu, ale nie dodaję tej kwoty, ponieważ nie jest to jedyny odnawiany stadion tego zestawienia. A mnie, gdy budowałem tą listę, interesowały jedynie koszty budowy. Mam nadzieję, że to dla Was zrozumiałe, jest to dla uproszczenia zestawienia. Ten stadion może pomieścić nieco ponad 60 tysięcy osób. To wystarczyło, aby był to trzeci co do wielkości stadion w Anglii i szósty najdroższy stadion świata. Sam stadion kosztował ogromną kwotę, 700 milionów dolarów. Jest to drugi dom klubu piłkarskiego Arsenalu. Ukończony został 13 lat temu. Oferuje najnowocześniejszą architekturę, dwie w pełni wyposażone kuchnie komercyjne, a nawet różne centra edukacyjne. Można też zwiedzać ten stadion lub udać się na mecz. Cena jednak nie jest mała, od 100 do 400 zł za naprawdę podstawowy bilet. Ciekawi mnie, jak szybko zwróciła się ta inwestycja w ten stadion. 3,4 miliarda dolarów to kupę kasy. Ceny biletów to przeciętnie 90 dolarów za sztukę plus 40 dolarów za parking. Jest narodowym stadionem Anglii i powstał w miejsce starego Wembley, który stał w tym miejscu od 1923 do 2003 roku. Budowa tego stadionu kosztowała prawie 4 miliardy złotych. Miejsca kosztują od 100 do 150 dolarów w zależności od lokalizacji, w której chcesz usiąść. Stadion ma pojemność 48 tysięcy widzów. Jednakże na czas Mistrzostw Świata w 2014 roku zamontowano 20 tysięcy dodatkowych siedzeń. Stadion po części zasilany jest bateriami słonecznymi. Ten raczej futurystyczny stadion kosztował 4,3 miliarda złotych. Kiedy połączysz kwotę pieniędzy, którą trzeba zainwestować w budowę z kosztami utrzymania w tej okolicy, otrzymasz astronomiczną kwotę. Tanie miejsca tutaj nie istnieją. Prawdopodobnie nie wydasz mniej niż 170 dolarów za miejsce. Najlepsze miejsca kosztują ponad 250 dolarów. Według mnie jeden z najładniejszych stadionów tego zestawienia. Jest to jeden z najbardziej znanych stadionów świata. Jego budowa kosztowała ponad miliard euro. Utrzymanie tego stadionu również nie należy do najtańszych opcji. Odbiło się to na fanach i na nas. Oznacza to, że fani muszą zapłacić za mecz piłki nożnej mniej więcej 120 dolarów. Jest to ponadto stadion sportowy położony w Dublinie, stolicy Irlandii. Mieści on niecałe 52 tysiące widzów. Być może wiedziałeś, jaki stadion wbije się na miejsce pierwsze tego zestawienia. Chyba najbardziej znany stadion na całym świecie. Oczywiście również najdroższy. Nie powinno Cię dziwić, że jeżeli chcesz znaleźć dobre miejsce na stadionie, wydasz około 100 dolarów. Niemniej porównując go z poprzednikami, tragedii nie ma. Jest to stadion piłkarski w stolicy Hiszpanii, Madrycie. Jest on macierzystym obiektem Realu Madryt. Mecze rozgrywa na nim również reprezentacja Hiszpanii. W tym odcinku to by było na tyle. Jeżeli chcecie więcej odcinków piłkarskich, dajcie znać w komentarzach, a taki odcinek niebawem pojawi się na kanale. Czekam na Wasz odzew, a tymczasem do usłyszenia.